Witam was serdecznie na kanale. Witam was serdecznie na kanale Naszo. Słuchajcie, chciałbym wam powiedzieć z tego pięknego tła oczywiście serdeczne podziękowania. Zostawiacie bardzo dużo polubień pod ostatnimi filmami. Bardzo mi się to podoba. Motywuje do oczywiście nagrywania i przekazywania wiedzy dalej. A ja chciałbym wam powiedzieć, że też jest taka możliwość, jeżeli mieszkacie niedaleko mnie, macie tutaj problem z komputerem, z diagnostyką i tak dalej. Możecie na przykład się do mnie odezwać, niekoniecznie chcecie jakoś tam zabierać czasu i tak dalej, ale dzwońcie, kontaktujcie się oczywiście śmiało. Wyjeżdżamy w okolice, jeżeli jest jakaś pomoc, taka komputerowa, diagnostyka, czy wgranie mapy, zrzucenie programu, przestawienie procedury startu i tak dalej, bo tam jeździcie na jakieś wyścigi, zawody, czy ganiacie się po prostu też gdzieś tam u siebie na swoich torach. Przyjeżdżam, działam. Nie ma problemu, bo tutaj akurat sami widzicie, jedziemy teraz, mamy słoneczko piękne i tak dalej, już się zbliża taka pora wieczorowa, no bo niestety teraz już się szybciej ściemnia, tak? To po prostu może być nawet godzina 17, już się zaczyna słoneczko żarzyć i chowa się i nie ma słoneczka. Droga całkiem fajna, fajnie się tam jechało, było spoko. Pojechaliśmy do piątej generacji Civica z silnikiem D16 Z6, bez kolektora wydechowego, bez zrobionego wydechu, czyli taka seryjna tutaj Z6. Jedzie całkiem fajnie, sami zobaczcie i oczywiście ocencie. Po ocenie tego materiału oczywiście tak, bo jedzie całkiem spoko. Zobaczcie te niewrzucenie dwójeczki, ale powiem wam, no po prostu chyba wrażenia tak sprawiały, że auto się zbiera na komputerze przygotowanym tutaj od Powered by Naszo lepiej, że chyba ta dwójka nie została wrzucona. Pierwsze całkiem spoko, bo powiem wam tak, to jest seryjne D16 Z6. Sami widzicie osprzęt silnika, po prostu tam nie ma jakichś tutaj wydechów specjalnych, pyk do lotów liczonych, kaje chowane tam, odgrodzone czy coś. Komora się po prostu nagrzewa, jest swoja temperatura, a i tak mimo to samochód fajnie jedzie. Pojechaliśmy, odpaliliśmy, przygotowaliśmy komputer, wgraliśmy program, ustawiliśmy też tą właśnie procedurę startu jako dodatek, w tej lampkę shift light i tak dalej. I nie trwało to długo, a myślę, że tutaj na pewno jest zadowolenie, jest fan na twarzy i można jeździć, tak? Diagnostyki, sprawdzenie, powiedzenie, czy wszystko jest w porządku, tak? Zdiagnozowanie lampą stroboskopową, zobaczenie poprawnego ustawienia rozrządu, tak, pokręcenie troszeczkę przy silniku, śmiało też możecie się odzywać. Myślę, że to i tak będzie dla was bardzo fajna podpowiedź, bardzo fajna pomoc, także korzystajcie, piszcie, odzywajcie się. A dla nas oczywiście taki wyjazd to jest poświęcenie czasu, ale my nad tym pracujemy i pracujemy nad tym, żebyście byli zadowoleni i żeby te wasze auta jechały dobrze. Muszą jechać dobrze, bo to Hondy są, przecież one się kręcą, wysoko mocy mają, także jadą, jadą, na pewno jadą, jadą. Dobrze, a my już jedziemy do kolejnego materiału wideo. Także pamiętajcie oczywiście do śledzenia Instagrama, gdzie na bieżąco dodajemy zdjęcia, gdzie jesteśmy, czy wyjeżdżamy, czy jedziemy, czy dodajemy jakieś komputery, modyfikujemy lub robimy przy autach. Pamiętajcie oczywiście, żeby dodać się do grupy Tunerzy Naszora, gdzie wymieniacie się doświadczeniami, gdzie wy piszecie posty, gdzie wy pytacie się o ocenę innych, gdzie wy zadajecie te wszystkie pytania, kierujecie, co jest dobre, co złe, czy mam założyć Z6 kolektor, czy B7, bo to mi wystarczy i tak dalej. Zadajecie te pytania śmiało tam i tam możecie szukać też pomocy od innych użytkowników, dlatego serdecznie was zapraszam na grupę Tunerzy Naszora, ale pamiętajcie, że na stronie Powered by Naszor oczywiście możecie kontaktować się ze mną, gdzie wam odpowiadam, piszę, wypowiadam się, pomagam, a nawet jak dzwonicie, też odbieram i udzielam takich technicznych porad. Także widzimy się w kolejnych materiałach wideo, ja już się z wami żegnam, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć! Mi jako model S2000 bardzo się podoba, z chęcią bym chciał taki kupić, mieć, ale wiadomo, do tego wszystkiego trzeba dążyć, dojść i to swój czas musi wytrwać, ale warto. Na pewno pojeździłbym sobie takim w wakacje, pojechałbym sobie nad morze, a czemu nie, pewnie, że tak, a potem w góry, takim S2000.